Drodzy Państwo, styczeń 2021 roku przyniósł ze sobą wzrost liczby zgonów o ponad 17% w stosunku do ubiegłego roku. Statystyki podają, że ponad połowa z tej liczby to zgony powiązane z COVID-em. Także w styczniu rozpoczęły się szczepienia. W lutym wiele obostrzeń zniknęło, ale wielu na przykład w Zakopanem puściły też hamulce. W marcu wrócił więc lockdown. Najpierw w wyznaczonych strefach, potem w całej Polsce. To już ponad rok z koronawirusem. Zadajmy sobie więc pytania, czy obecny lockdown jest przemyślany? Jak zachowuje się wirus i które miejsca powinny być zamknięte, a które zdecydowanie nie? Czy można przyspieszyć szczepienia i jak radzić sobie z tym, co choroba pozostawia w naszych organizmach? Koronawirus w Polsce, Andrzej Gross, witam Państwa. Moim i Państwa gościem jest profesor Krzysztof Simon. Panie profesorze, mówimy dziś o trzeciej fali COVID-19. Niektórzy mówią więcej, że brytyjska mutacja koronawirusa to właściwie już zupełnie inna jednostka chorobowa, którą należałoby nazwać COVID-20. Czy po roku istotnie mamy już do czynienia z inną chorobą? Wie pan, może zacznę od pierwszej kwestii. Ja nie traktuję to jako trzecią falę, ja traktuję to jako przebieg zakażenia wirusowego przenoszonego drogą powietrzną, tą kropelkową, powietrzną czy pyłową, w sposób racjonalny i typowy, jak wszystkie inne tego rodzaju zakażenia. One się zawsze zaostrzają w okresie jesienno-zimowym i zimowo-wiosennym. Jest to pewien standard, ponieważ światło słoneczne niszczy ten wirus na zewnętrznych powierzchniach bardzo dość szybko, w ciągu 8-19 minut, prawda? A do tego dochodzi, że ludzie się rozprzestrzeniają. To jest typowa cecha tych wszystkich zakażeń i ja bym tak to falowo nie traktował. No co, mamy falę grypy i mówimy 5., 10., 100, lekka przesada, po prostu ta choroba przebiega. Zadał pan mi pytanie, czy to jest inny wirus. Wie pan, wszystkie wirusy RNA mają tendencję do mutacji, to jest immanentna cecha. One się zmieniają. Akurat ten COVID jest zdecydowanie mniej zmienny niż grypa. Proszę zwrócić uwagę, co roku u grypy tą szczepionką manewrujemy, bo nie bardzo wiemy, jaki będzie w danym podtyp tego wirusa. A typ to wiemy, A i B, prawda? Natomiast pod typami to już różnie i ciągle to jest zmiennie, poszczególne szczepy są różne i w różnej częstości. Ten wirus też się zmienia, COVID. I oczywiście on już w zeszłym roku był inny niż na początku. Zmienia się w tym kierunku, że jest na szczęście, jest bardziej zaraźliwy, ale mniej więcej tak samo patogenny. Proszę zwrócić uwagę, że wirus brazylijska, to odmiana czy południoafrykańska, jest jeszcze bardziej odbiega od tego pierwowzoru jako takiego i trzeba się z tym liczyć, że te zmiany będą stale i na pewno za 2-3 lata nie będzie to samo, co na początku, ale z innymi wirusami RNA tak samo jest. Proszę też zwrócić uwagę, że wirusy, koronawirusy, te, które mamy chorobę przeziemieniową, wywołują 4 typowe, które znamy, prawda? One prawdopodobnie historycznie też tak się zachowywały, jak ten koronawirus SARS-CoV-2. Były bardziej agresywne, potem mniej, potem się zaadoptowały do naszego populacji, nie zabijają ją chorobę przeziębieniową i tylko tyle. Panie profesorze, to właśnie mówiliśmy w naszym programie od początku, że wirus powinien cechować się z czasem większą zarażalnością, ale łagodniejszym przebiegiem choroby. Mutacją brytyjską tymczasem i owszem, zarażamy się szybciej, ale przy tym wcale nie jest łagodniejsza. Tak, no wie pan. Był na Wyspach Brytyjskich. Oczywiście 2 warianty. O pierwszym się nie mówiło, prawda? To jest jakaś druga wersja, drugi wariant brytyjski, który ja znam z piśmiennictwa, prawda? On jest bardzo, tam jest więcej mutacji, które się na niego skłaniają. No, był problem, czy szczepionki będą skuteczne, prawda? Szczególnie te, które się troszeczkę dłużej robi, te wektorowe, bo te szczepionki oparte o mRNA dość łatwo można zmieniać jako takie, prawda? I zdecydowanie szybciej. No, szczepionki są skuteczne, trochę są słabsze u osób starszych wiekowo, ale w dalszym ciągu są skuteczne, to choć zdecydowanie mniej przy tych wariantach brytyjskim, południowa, znaczy brytyjskim jeszcze jako tak, ale tym południoafrykańskim i brazylijskim jest mniejsze, zdecydowanie. Niemniej jednak każda szczepionka, która jest skuteczna w 55%, jest szczepionką skuteczną. A przy tych dwóch wariantach ta skuteczność tych szczepionek dostępnych na rynku się trochę obniża. Więc jest pewien problem. No nie wiadomo, w jakim kierunku to wszystko pójdzie. No cały czas marzymy, żeby był, prawda, niech sobie będzie już zaraźliwy, tak jak przeziębienie, a niech będzie mniej patogenny. Wie pan, więcej tych przypadków ciężkich, to nie wynika, że one są cięższe, tylko że po prostu jest ich zdecydowanie więcej. Dużo więcej. W zasadzie od kilku tygodni mówimy już o granicy wydolności polskiej służby zdrowia, bo w wielu szpitalach obłożenie mamy na poziomie 90%, a nawet 100%.
My już jesteśmy poza granicą wydolności z mojego punktu widzenia i tak dalej. No dzisiaj nie było żadnego miejsca w szpitalu. No jedna pacjentka zmarła i następną natychmiast siedzącą pacjentkę przekazaliśmy na to łóżko. Być może na innych oddziałach kogoś wypisano, czy na mojej klinice akurat taka była sytuacja. No więc myślę, że przekroczono wszelkie już normy tego wszystkiego. Ale wie pan, panie redaktorze, to nie jest tak, że ludzie, którzy zachorują, sami odpowiadają. Po pierwsze, wirus w jakiś sposób ten angielski dostał się do nas z tego kraju tylko dlatego, że ktoś go przywlókł, prawda? Sam nie przeskoczył. Ludzie zakażają się od innych ludzi, nie od szczurów i myszek. Także pewna część społeczeństwa, świadomie czy nieświadomie, niestety część świadomie, przenosi na innych, opowiadając bzdury, lekceważąc dystans, maski, to, co my i rząd zaleca, żeby zapanować nad tą epidemią. Efekty są takie, jakie są. Efekty są, bo jedni nie będą nosić masek, bo nie, inni muszą iść na imprezę, a jeszcze inni polecieć do dowolnego, otwartego, ciepłego kraju, na Zanzibar na przykład. A na święta Bożego Narodzenia, w dniu, w którym wszyscy zamykali granice z powodu mutacji brytyjskiej, Polska podstawiła samoloty, nie testowała pasażerów. Mutacja brytyjska z wiatrem do Polski, panie profesorze, nie trafiła. No wie pan, no albo osoby, które wyjechały, przechorowały, albo się zaszczepiły i to powinien być jakiś benefit z tego wszystkiego. Niestety nie wykorzystujemy tej szansy i tu mam wątpliwości w Radzie, poruszając ten temat. Druga sprawa, nie wiem, kto tam wyjechał. No jakby ci zaszczepieni i prawda, i ci, co przechorowali, to nie ma problemu. One wrócą. Myślę, że to nie jest taka skala, wie pan, powrotów Polaków z Anglii, a powrotów z Zanzibaru na przykład. Przecież to jest 200, 300, 500 osób, a nie kilka czy kilkaset tysięcy, prawda, latających w obie strony. To jest skala zupełnie nieporównywalna. Nie wiem, co one przywiozą. W związku z tym ja osobiście też potrzebowałbym urlopu, jak każdy normalny człowiek, prawda, coś wyjechać na kilka dni. My nie lecimy. Czekamy, żeby nie mieć kłopotu na te paszporty jako takie. No a czy przewleczemy? No raczej nie. Jak się człowiek zaszczepił, to raczej będzie bezpieczny. Proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili nie mamy pacjentów ze służby zdrowia praktycznie. Służba zdrowia w większości, oczywiście są osoby pojedyncze, się zaszczepiły. Staramy się je się odsuwać od pracy albo izolować, albo w ogóle, żeby się zajęły czym innym. My nie hospitalizujemy też pacjentów z DPS-ów, którzy się wszyscy zaszczepili. Więc efekt szczepionek jest. A teraz mamy obostrzenia. Jak ocenia pan obecne działania rządu? Panie redaktorze, nie ma dobrych rozwiązań w całym świecie. Są średnie albo średnio słabe. Myślę, że u nas różnie to wychodzi. Wiem, że pan minister i grupy, które w końcu zarządzają krajem, opierając się na różnych opiniach, nie tylko Rady Medycznej, której jestem członkiem, opierając się na Radzie Społecznej, Finansowej, Politycznej, etc., etc., wydaje jakieś decyzje, które są, mam nadzieję, są przemyślane, choć nie całkowicie, bo proszę zwrócić uwagę, my w tym kraju zamykamy galerie. Wiadomo, że zamknięte pomieszczenia, nie zupełnie galerie, zamknięte pomieszczenia. W galeriach ma pan kawiarnię, gdzie oczywiście dochodzi, i ma pan sklep jubilera, gdzie jest jedna osoba. To trzeba też dobrze to przemyśleć. Zamykamy różne rzeczy, ale kościołów już nie. Wie pan, to jest tragiczna sytuacja, tym bardziej, że w większości jesteśmy katolikami, a w każdym razie chrześcijanami, prawda? Ja też się czuję związany z tym wszystkim, ale to są posunięcia oburzające. W całym świecie każda statystyka mówi, że źródłem zakażenia są bliska kontakt z inną osobą w zamkniętych pomieszczeniach, czyli rodziny, szpitale, autobusy, samoloty, i to nie czarujmy się, i tak dalej. Kościoły, proszę pana, i w kościołach się zaczęła epidemia na terenie, Korei jako takiej, i to wiemy dokładnie, bo to są dane. Mamy bardzo wiele ze Stanów Zjednoczonych się ogranicza, w związku z tym we Włoszech i w Rzymie pozamykano kościoły, większość, a w każdym razie tych, co wiem, prawda, być może w części nie, a papież odprawia mszę w Bazylice, prawda, świętego Piotra w czterech, pięć osób obecnych i miejscu, i jakoś można to wszystko zrobić, chroniąc swoich wiernych, prawda, i wyznawców przed zakażeniem, a u nas jakby wręcz przeciwnie. Słyszę, że jeden z biskupów posunął się do tego, że powiedział, że wie pan, że to powinny być otwarte, jak najwięcej ludzi uczestniczyć, bo to wzmacnia ich duchowo. Ciekawe jestem, jak to wzmacnia duchowe osoby, które się duszą na przykład. Na czym to ma polegać? Bo rozumiem, osoby, które przechorowały i chcą wzmocnić się, a ich osoby bliskie chorują, to rzeczywiście ich pomaga. No ale wie pan, to są przerażające rzeczy, a z drugiej strony mamy piękne postawy w diecezji tarnowskiej, prawda, gdzie się rzeczywiście i w wielu parafiach, gdzie się jednak nie będzie rozmowa msze, że będzie wychodziło się na zewnątrz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to jest jakieś nieporozumienie.
Wiele parafii w Polsce wiernych zaprosiło na mszę Triduum Paschalnego i Wielkanocy online. I to jest prawidłowa postawa. To, a nie namawianie do przyjścia. Bierzmy zresztą przykład z Watykanu, gdzie kościoły są obecnie zamknięte. Skoro o kościołach jednak mowa. Do kościoła można obecnie pójść, ale już na kort tenisowy, gdzie dystans byłby dużo większy i w dodatku bylibyśmy na otwartym powietrzu, nie. Może pora jednak zastanowić się nad tym, czy nie otworzyć już i tak finansowo styranych miejsc, które mogą przestrzegać reżimu sanitarnego, a zamknięto je w sumie nie wiadomo czemu, razem ze wszystkim. Może po roku część tych obostrzeń, zwłaszcza dotyczących gospodarki, warto zweryfikować. Ja, wie pan, też tak myślę i wie pan, no podstawowa sprawa, no osoby, które jednak przechorowały albo się zaszczepiły, muszą mieć jakiś benefit z tego wszystkiego, jakieś korzyści, prawda? Oczywiście ci, co się nie zdążyli zaszczepić, nie zmieścili się, będą mieli pretensje, to jest kwestia moralna, prawda? No ci się załapali, ci się nie załapali, jak to u nas. No ale niemniej jednak, żeby ta gospodarka funkcjonowała, coś się działo, musimy wykorzystywać ten fakt, że część rodaków przechorowała, ma odporność albo się zaszczepiła. I stopniowo te grupy uruchamiać, żeby jednak pracowały, handlowały, kupowały, sprzedawały, no funkcjonowały. No ale zdaję sobie sprawę, że rząd jest w trudnej sytuacji, bo część będzie podrobiała zaświadczenia, kombinowała, dziwne różne rzeczy wyprawiała. No ale takie jest prawo życia. A czy podczas spotkań Rady Medycznej, której jest pan członkiem, była już mowa o tym, co zrobić z już zaszczepionymi, na przykład o postulowanych przez Unię Europejską paszportach szczepionkowych? Czy toczy się jakaś dyskusja? Wie pan, ta sprawa się ciągnie już od dłuższego czasu i wystąpiła przeciwko temu pani Angela Merkel, która uważała, że to jest jednak niesprawiedliwe w stosunku osób, które się nie zdążyły albo nie mogły się dorwać do szczepień, bo mają, prawda, młodszy wiek, prawda, czy po prostu czekają na to wszystko i to zakwestionowano. Ale teraz to powraca, ponieważ w wielu krajach z dostępem do szczepionek, posiadających fabryki przede wszystkim szczepionek i takie technologie, gdzie jest oczywiście więcej tych szczepionek, ten postulat wraca, proszę państwa. No Izrael się wyzwolił, Anglicy już przeszczepili kilkadziesiąt milionów ludzi, prawda, czy kilkanaście. Szczepią wszystkich za hałom, nikt się nie bardziej w jakieś punkty, siakie, owakie. Stany masowo pani podjeżdża pod drive-thru, prawda, i szczepi się w ramię i następny. Tylko jest kwestia, no jak ktoś ma ciężkie schorzenie, to ewentualnie jest konsultowana. Przeciętny człowiek nie odczekuje pół godziny na parkingu, jedzie dalej. No więc można to wszystko zrobić, tylko jest kwestia taka, że my nie mamy szczepionek. Ale rząd mówi, że mamy i to dużo. Pfizer jest, AstraZeneca używamy, okresowo przychodzi Moderna, zaraz będzie Johnson & Johnson. No ale poważnie, czy te wszystkie szczepionki są tak samo bezpieczne i wydajne? Wszystkie są dobre szczepionki, wie pan, tylko kwestia reakcji, sposobu zabezpieczania. Niektóre 95% dają profilaktyki pełnej, AstraZeneca trochę mniejszą, prawda, ale zabezpiecza przed ciężkim przebiegiem. No i są różne. Z kolei ta jedna, Johnson Johnson jest jednodawkowa jako takie. To coś dziwne dla szczepionki, no ale jest i skuteczna. Są różne kombinacje. Tych szczepionek jest prawie 54, które wkrótce wejdą na rynek. Zobaczymy, jaka będzie między nimi konkurencja i jakie poszczególne sobie firmy będą wyciągały błędy i różne jakieś tam niedostatki, czy jakieś powikłania występujące przy szczepieniach, które naturalnie będą i będą się pojawiały, no bo to jest szczepionka, jak każda inna. Wyjątkowo skuteczny. Dobrze, a czy jest pańskim zdaniem jakaś szansa, żeby szczepienia przyspieszyć? No i żeby oczywiście namówić na nie tych, którzy jeszcze nie wierzą w ich skuteczność. Proszę pana, proszę zwrócić uwagę. Ja w ostatnim posiedzeniu w zeszłą środę nie uczestniczyłem, bo miałem rozpisanych pacjentów i po prostu nie mogłem wyrzucić pacjentów i ich nie przyjąć w kontekście rady, która została zebrana nagle i podjęto określone decyzje. Wiem, że koledzy nie wszyscy uczestniczyli. Wszystko można zrobić, ale trzeba mieć szczepionkę i trzeba się przebić do dziwnej części ludzi, którzy od roku prowadzą brutalną, chamską, ordynarną kampanię przeciwko osobom szerzącą wiedzę i prawidłowe postępowanie, między innymi mnie. Proszę pana, jeśli ja idę ulicę, widzę takiego czy innego typa, który się z pogardą na mnie uśmiecha i to wcale nie jest wytatuowany bandzior, prawda, często, bo idzie bez maski, no to ja pana bardzo przepraszam, jak my mamy zwalczyć to wszystko? Jak się otwiera podziemne kluby czy dyskoteki? Jak my mamy? Jak ksiądz zaprasza, żeby wszyscy uczestniczyli w pasterce, specjalnie ci, co przyjechali z Anglii, prawda, w tych górach i tak dalej, pełne kościoły były na pasterkę w Zakopanem, no to ma pan efekty w tej chwili.
Przecież to są żelazne konsekwencje takiego postępowania. Ja bym z przyjemnością poszedł na pasterkę, ale przed kościołem poszedł, obok postał, pod drzewem, prawda, żeby się nie gromadzić w zamkniętych pomieszczeniach. No wie pan, ja nie widzę zamkniętych muzeum. No proszę mi powiedzieć, jak się w muzeum można obrazów zakazić, jeśli ktoś ma się maskę, utrzymuje dystans. No to też są przesada, no ale rząd robi wszystko, waląc trochę czasem na ślepo, trochę jaśniej, żeby pozamykać, co się da. No w każdym razie to usługi, gdzie największy jest problem, to zarówno problem dla nas jako osób zapadających, dla rządu, bo jest kwestia awantur społecznych, no i dla tych właścicieli, którzy ponoszą gigantyczne straty, prawda, i nie mogą funkcjonować, to są często dorobek życia, bo zainwestowali kredyty, różne inne historie. Jest to bardzo, bardzo trudne. Nie jest to core, nie jest to rdzeń naszej gospodarki, no ale jest bardzo ważny element, no przynajmniej takiego miłego życia dla wielu ludzi, podstawa życia jako takiego. Bardzo trudny problem. Ja właśnie radykalny typ zamykał. To, co robiono bardzo dobrze, nie w cały kraj, tylko tak, prawda, tam, gdzie było najbardziej ostatnio, prawda, największe były problemy, to tam te restrykcje były większe, w mniejszych rejonach mniejsze i rozsądnie, no ale w tej chwili to się rozkręciło w sposób niekontrolowany. Służba zdrowia właściwie no jeszcze funkcjonuje, ale wie pan, z tym funkcjonowaniem to można zdyskutować, jak to funkcjonuje. No. A czy my potrafimy już ocenić, jak często będziemy musieli szczepić się na COVID-19? Tak samo jak na grypę? Co roku? Nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć. Proszę pana, po pierwsze jest zróżnicowana odpowiedź na przechorowanie. To jest pierwsza sprawa. Ludzie, którzy chorują bezobjawowo, subklinicznie albo lekko, mają niską odpowiedź humoralną, to są niskie miana przeciwciał i niezupełnie wiemy, jaką mają odpowiedź komórkową, prawda? Bo to jakby dwie, jaka pamięć. Wiemy na pewno, że ta pamięć po obserwacjach MERS, SARS wcześniejszych, bo mamy dane tego okresu, utrzymywała się maksymalnie do 3 lat. Niezależnie od stopnia, bo ludzie ciężko chorujący mają większą odpowiedź jako tak. W związku z tym mamy jakby rozległą grupę ludzi o różnym profilu odpowiedzi. Cześć, w ogóle nie ma przeciwciał. Wie pan, tu mam pacjentka mi się awanturuje, że zmarł tam jakiś i tego dzisiaj była kolejna awantura, wszystkich obrzuca, bo przyjechał z COVID-em. Myśmy nie udowodnili tego COVID-u, ale tak może być, wie pan. Dlatego, że niski poziom wirusa powoduje, że pan wykrywa pierwszym testem, prawda? Ale już potem przy starszym wieku nie odpowiada przeciwciałami i już nie ma wirusa ani w PCR-ze, ani w teście antygenowym, żadnym innym. No, muszę rozpoznać COVID, prawda? Choć wyniki u mnie już wszystkie, które były w klinice, są ujemne i tak dalej, bo jest też wyjściowo, on może być dodatnie ujemny, no ale nie mogę wchodzić w konflikt z NFZ-em, prawda, że coś ukrywam jako takim. No i tylko tyle. Ludziom to się w ogóle nie są w stanie tego zrozumieć. No. Miejmy nadzieję, że po kolejnych miesiącach, no może kolejnym roku uda nam się COVID oswoić i poznać chociaż na tyle, żeby przynajmniej przestał budzić kontrowersje. No naturalnie, przede wszystkim potrzebne są leki. Leki, skuteczne leki przeciwwirusowe. Wie pan, jak jest 54 firm, które szczepionki, które chcą wejść na rynek, no nie wszystkie wejdą, ale powiedzmy niech wejdzie 30, one będą brutalnie konkurować, to jakakolwiek firma, która wpadnie na genialny pomysł z lekiem, zostanie wykupiona i produkcja z uwagi na rynek i finanse zostanie zablokowana leku przeciwwirusowego. Nawet niech się pan nie łudzi. Panie profesorze, skoro mówimy o lekach, to pomówmy o temacie, do którego jakoś chętnie ostatnio wracają ogólnopolskie media masowe. Amantadyna. Wiemy już coś na temat jej zastosowania w COVID-19? Mawiam odpowiedzi dyskusji na ten temat. Rozumiem, że pan profesor podtrzymuje to, co mówił wcześniej na temat tego leku. Ja dalej sprawdzałem, ba przygotowuję na forum wirusologiczne taki wykład. Pan profesor Rejdak, którego znam osobiście, już się z tego większości tych rzeczy wycofał, jak słyszałem z jego wypowiedzi, te, które były cytowane, że być może tylko wczesnym etapie, a na pewno poprawiano strój i z tym się całkowicie zgadzam. Natomiast takie stwierdzenia, że wyleczono stosując amantadynę bez badań, bez niczego, jednemu podawano, to są absurdy, które do niczego nie prowadzą. Bo to mówiąc, lek, tępicie tępaki, złodzieje i nie pomagacie polskim lekom. Po pierwsze, amantadyna nie jest polskim lekiem. Chyba wymyślili ją Francuzi, Niemcy i tam jest produkowana. Po drugie, była nieskutecznie stosowana, bo bardzo słabo na wczesnych etapach grypy, gdzie się nie sprawdziła, bo indukowała liczne oporności, prawda, i mutacje. Jako takie ją wycofano. 30 lat służone jest w neurologii.
z Parkinsonie, gdzie tam ma swoje działania uboczne, na przykład upadki, różne innych rzeczy. Przeglądałem piśmiennictwo, gdzie mogłaby działać, jedynie ewentualnie na wczesnych etapach. I jest jedna praca brazylijska, rzeczywiście jest, być może będą następne, ale wszystkie dane światowe, które sugerują, przez takie analizy, jakie grupy leków mogą działać, prawda, i warto zająć się badaniami, nie biorą pod uwagę amantadyny. U nas jest z tego robione aferę. Mnie co drugi, trzeci dzień ktoś proponuje jakąś dyskusję, specjalnie jakieś prawicowe media, żeby się z tym jakimś panem Bednarem, nie wiem jak się nazywa ten lekarz i tak dalej, szanuję każdej osoby, ale nie szanuję osób, które robią zamieszanie koło badania bez jakikolwiek, wie pan, takiego racjonalnego podejścia, bo racjonalne to polega na tym, ma pan zablindowane, czyli zaślepioną metodę, co jak i gdzie jest lek, ma pan 200-300 chorych różnych, czy 1000 osób z różnym zaawansowaniem choroby, podaje pan, potem pan odblinduje, odkręca, co pan podawał i patrzy pan, jakie by wnosiły to efekty i to jest, i wtedy wyciąga pan wnioski, działało lub nie działało, jest wspaniałe, siakie owakie. A podając lek pacjentowi, panie Kowalski, pan ma, bo być może pan ma COVID, prawda? Ale profilaktycznie leczyć, to jest absurdem, to jest kpina z nauki. To są żarty dla naiwnych, prostych ludziach, bo żaden normalny lekarz, który analizuje, wie jak to się posługuje, nie zniży się do takiego poziomu, żeby mówić, że to działa albo nie działa. Ja nie podejmuję się takiej dyskusji, w ogóle się nie zgadzam na taką formę. Panie, bo nie mam wiedzy, nie mam żadnych danych, a nie prowadzę badań nad tym lekiem osobiście i chyba nie zamierzam. Panie profesorze, na koniec... Proszę uwagę, ja nie kwestionuję całkowicie, że to nie działa. Według wszystkich dostępnych danych nie ma żadnego to znaczenia. Ale może się okazać, że w jakiejś fazie choroby, być może, głównie ja myślę z uwagi na mechanizm działania amantadyny, być może, biorąc nawet jej liczne oddziałania niepożądane, być może we wczesnym etapie, jakby profilaktycznie, tak na granicy, prawda, miał pan kontakt, może się pan zakaził, trzeba wziąć, prawda, to być może tak, ale na pewno nie wyleczył z COVID-u. Inne badania zatem, panie profesorze. Niedawno rozmawiałem z profesorami włoskimi na temat ich badań w kierunku Long COVID Syndrome. Profesorowie Anzonizoli i Francesco Landi twierdzili, że włoskie badania są już zaawansowane. Tam mówi się już o rekomendowanym, przebadanym i skutecznym zastosowaniu aminokwasów, a konkretnie preparatu Aminoter w rekonwalescencji po przebytym COVID-19. A czy my w Polsce robimy coś w kierunku pomocy ozdrowieńcom? Czy liczymy się z tym, co COVID może pozostawić w organizmie? Wie pan, COVID to nie jest tylko zakażenie wirusowe, odczyn zapalny i mikrozakrzepica naczyń w obrębie tkanki płucnej. Oczywiście jest to najczęstsza przyczyna zgonu, ale te receptory są obecne wszędzie, we wszystkich naczyniach układu nerwowego, serca, nerek i tak dalej, i tak dalej. Daje to mniejszy czy większy efekt kliniczny? U części ludzi oczywiście tak. Wie pan, ja szereg osób konsultowałem, które przebyły z COVID-em, mówię, że czuję się źle, jestem zmęczony, mam jakieś takie zaburzenia pamięci. Wie pan, mówię, niech pan zrobi zdjęcie jeszcze raz, bo pana szybko wypisali. Proszę pana, tam się miesiąc, dwa czy trzy, a tam się dalej utrzymują takie zwiewne zmiany zapalne, czasem bardzo duże. Złupieniowe w płucach u tych ludzi. No trudno, żeby ktoś był wydolny, proszę pana. Jeśli miał zapalenie miejscowego, to czy to jest pogrypowe, czy pokowitowe, a zdarzają się te sytuacje, trudno być zdrowym, to czasem może prowadzić do kardiomiopatii pozapalnej. Czy jest przecież faktem, się spodziewamy, że u tych dzieci, które mają ten, prawda, zespół wielozapalny, prawda, w przebiegu związany z COVID-em, ale Kawasaki, to będzie problem dla 10-20 lat, ponieważ one mają uszkodzone naczynia wieńcowe, niektóre z nich, i być może będą mieli tętniaki naczyń wieńcowych lub niedrożne tętnice. Także problem jest na pewno bardzo poważny, no bo epidemia jest poważna. Jedno jest pewne, jeśli przeszliśmy COVID, ale z jakiegoś powodu nadal czujemy się słabo, źle, no nie wolno tego bagatelizować. Absolutnie się nie powinno, wie pan, bo często są to dolegliwości somatyczne, nie tylko psychiczne. Lęk, no przeżyłem, udało mi się, ale zmarli połowa znajomych, babcie, dziadek, no byłem młody, zakaziłem, dziadek i babcia umarli, bo zapomniałem o tym wszystkim. Mamy dziesiątki takich sytuacji, panie redaktorze. Część się oczywiście nie przejmuje i ma to w nosie, ale część bardzo cierpi z tego powodu. No nie wiedział, nie zachorował, część oczywiście świadomie innych pozakażała, prawda, bo nie będzie nosić masek, bo dzisiaj nie chce. Panie profesorze, na koniec jak zawsze zapytam o pańską prognozę. Te 30 tysięcy zachorowań na dziś, to będzie spadać czy wzrastać? Panie redaktorze, o jakiej liczbie 30 tysięcy pan mówi? Są to 30 tysięcy rozpoznanych. Przecież wszyscy, którzy mają głowę na karku, wiedzą jak to się liczyć. Liczy się razy 5 lub 8 liczby przypadków.
Znaczy o tym oczywiście mówiliśmy w każdej naszej rozmowie, niemniej jednak... To jest, proszę pana, to jest racjonalna liczba zachorowań. To oczywiście jest negatywne, prawda, bo więcej osób zakażonych, u części może się rozwinąć choroba, prawda, i one też transmitują ten wirus na innych w sposób no, niekontrolowany, bo nie wiemy, kto jest zakażony. I mamy takie sytuacje. Ja codziennie słyszę, tak, tak, córka też kaszlała, babcia kaszlała, cała rodzina kaszlała, prawda, ale ja się źle poczułem, przyjechałem. Robili testy? Nie, nie robili testów, po co? Zupełnie się dobrze czuli, wie pan. No z tą babcią to przesadziłem, bo to z babciami to dość marnie jest z tym COVID-em, ale pozostałe osoby, po kilkanaście osób w rodzinie, tylko jedna osoba do nas trafia. I wiemy, że mają COVID. Nikt nie ich zarejestrował. Ale ma to też jeden drobny plus. Jeśli oni przechorują, to już stanowią pewną barierę przed przekazywaniem zakażenia na inne osoby. Mhm. No bo przebyli, przynajmniej na jakiś okres czasu. A konkretniej, panie profesorze, będę naciskać, mamy szansę na spadek zachorowań, czy nie? No, liczba osób zakażonych wzrasta w sposób dramatyczny, także i zgonów w Polsce, prawda? Ale to jednocześnie stwarza coraz większą grupę ludzi, którzy przebyli i barierę stwarza przed szerzeniem się. Do pewnego momentu dojdziemy do tej odporności stadnej, prawda? Bo to jest ważna sprawa. To gdybyśmy chcieli spróbować wyznaczyć sobie jakiś termin, kiedy spadek zachorowań będzie na tyle duży, żeby zacząć żyć bez obostrzeń. Byłoby to realne? Tak. Myślę, że to w sumie niedługo nastąpi zdecydowanie. Panie redaktorze, światło słoneczne niszczy, czyli bardzo szybko ten wirus, czyli wkrótce będzie coraz cieplej. Te powierzchnie, gdzie ludzie się stykają, przecież niekoniecznie ktoś komuś kaszle, w ogóle przestaną stanowić miejsce, gdzie można się zakazić, prawda, jako takiem. Do tego ludzie się rozparcelują. Parki, lasy, spacery, brzegi rzeki i tak dalej, gdzie dochodzi zakażeń. Wyjdą z domów na zewnątrz, prawda, bo sporty można ćwiczyć, prawda. No i już będzie pan miał o tyle mniej zakażeń jako takim. Będzie cieplej, wirus się gorzej w tych warunkach. On ma 5-6 stopni i sucho. To jest dla niego idealne warunki. Już nie ma pan 5-6 stopni najwyżej w nocy, czyli wirus ma coraz gorsze warunki szerzenia się. Potem idzie u nas kulawa, ale idzie program szczepień. Jakby pan szczepił 1 000 000 czy 3 000 000, jak niektóre kraje miesięcznie, to jednak po 5-10 milionach, po 10 miesiącach miałby pan 30 milionów zaszczepionych, tak? Plus te ile liczby zakażeń, to praktycznie by wstrzymało w ogóle szerzenie się wirusa w społeczeństwie i to pojedyncze przypadki by były. No ale ile my szczepimy miesięcznie? 200, 300, 500 tysięcy? To jest, panie aktorze, my nie wiemy, ile Polaków mieszka w tym kraju. Nie mówią 38, 37, drodzy mówią, że 40 z hakiem, bo Ukraińcy, Białorusini, cholera wie, kto tutaj przyjechał, prawda? Przecież ich są tłumy. Tłumy wszędzie. No więc ile osób mieszka w Polsce? Część wraca, część nie wraca, część się nie podoba, co się dzieje w Polsce, to wie, że my nie bardzo kontrolujemy w jakiś sposób, ale liczba osób zamieszkujących jedynie Polskę jest masa. Jest masa Włochów, Hiszpanów, tutaj w Hiszpanii jest gigantyczne bezrobocie, prawda? To lepiej trochę w biedniejszej Polsce niż w ogóle nic nie robić. No. Panie profesorze, mam w takim razie nadzieję, że kiedy spotkamy się na początku maja, będziemy rozmawiać już o sytuacji lepszej niż ta dzisiejsza. No wie pan, jest bardzo, bardzo trudno. Dziękuję bardzo za rozmowę. Zapraszam państwa na kolejną rozmowę z profesorem Krzysztofem Simonem na początku maja w kanale Estetyka i Chirurgia Medyczna TV. Do widzenia.